Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, którą chciałem poświęcić tematyce związanej z depopulacją województwa opolskiego, ze spadkiem liczby mieszkańców i ludności. Ten proces jest wysoce niebezpieczny nie tylko dla trwałości naszego regionu, ale również dla całej struktury finansowej województwa opolskiego, gmin i powiatów. I zdumieniem przyglądam się różnego rodzaju programom konkurencyjnych partii, które proponują stymulowanie dzietności Polaków poprzez rozdawnictwo, nieodpowiedzialne rozdawnictwo chociażby 500 zł na dziecko, które wiąże się z koniecznością obciążenia budżetu państwa w wysokości około 100 miliardów rocznie. Dlatego wzorem pomysłu, który przekazałem na poprzedniej konferencji prasowej, chciałbym przedstawić pewną ideę, którą chciałbym się zająć w pracy parlamentarnej, mianowicie możliwości wykorzystania przez gminy gruntów należących do Skarbu Państwa, do Agencji Nieruchomości związanych z mieniem wojskowym, mianowicie utworzenie takiego ustawodawstwa, które by umożliwiło rozpoczęcie procesu budowy tanich mieszkań na wynajem. To jest możliwe jedynie w sytuacji, w której grunty pozyskane do formuły chociażby TBS, spółki tworzone przez poszczególne gminy, byłyby na tyle tanie, aby wybudowanie tych mieszkań nie wiązało się z dużymi obciążeniami kredytowymi dla inwestora i dało możliwość taniego sposobu wynajmowania tych mieszkań. Przykładem takiej dobrze funkcjonującej spółki TBS jest chociażby w Opolu budowa 130 mieszkań przy skrzyżowaniu ulicy Witosa i Alei Solidarności, ale to jest znacznie za mało. Także uważam, że dwa podstawowe takie elementy, które mogą przyczynić się do zmniejszenia tego negatywnego trendu depopulacji, to jest budowa tanich mieszkań na wynajem poprzez pozyskanie przez gminy gruntów należących do Skarbu Państwa. I do tego potrzebne jest specjalne ustawodawstwo. Dzięki temu będzie możliwość pozyskania nieruchomości, których wynajmowanie będzie tańsze niż zakup kredytów przez młodych ludzi. To jest pierwsza część. Uważam i kluczowy element walki z depopulacją. Drugi element wiąże się z koniecznością stymulowania samorządów do współpracy z biznesem celem tworzenia inteligentnych miejsc pracy. My przechodzimy w tej chwili boom związany z rozwojem przedsiębiorczości mającej na celu zatrudnianie Polaków w pracy odtwórczej, łączenia dwóch elementów. Uważam, że tylko te dwa sposoby stymulowania, utrzymania większej liczby mieszkańców, zaproszenia ich do województwa opolskiego są możliwe do realizacji. Jednym z nich jest budowa tanich mieszkań na wynajem z możliwością pozyskania przez inwestorów gruntów z zasobu Skarbu Państwa. Drugim z nich jest wspieranie przede wszystkim ze strony również państwa, ze strony rządu, tych wszystkich przedsiębiorstw, które proponują inteligentne miejsca pracy, bo tylko wysoką płacą, ale nie płacą stymulowaną ustawowo poprzez minimalną stawkę godzinową, czy minimalną płacę związaną z czyimś myśleniem życzeniowym, możemy uzyskać atrakcyjność naszego regionu do osiedlania się. Mamy w tej chwili 30 tysięcy studentów w Opolu. Te kierunki, które po zakończeniu studiów nie gwarantują zatrudnienia, nie sprzyjają temu, aby pozyskać pracę dobrze płatną. Dlatego uważam, że tym najważniejszym elementem jest możliwość tworzenia i zapraszania do inwestowania, chociażby na strefach wolnych tych ekonomicznych, inwestorów, którzy proponują inteligentne miejsca pracy. Miejsca pracy z płacą powiedzmy powyżej 4000 netto. Mamy tą sytuację w tej chwili we Wrocławiu. Kiedy oczywiście porównamy tą skalę sześciokrotnie większego Wrocławia do Opola, okazuje się, że tam te wynagrodzenia są znacznie wyższe, a wynika to wyłącznie z dużej liczby inteligentnych miejsc pracy. W tej chwili te większość inwestycji, które trafiają do naszego regionu, są bardzo potrzebne, ale jest to praca odtwórcza, w której nie ma możliwości uzyskania takich dochodów, które pozwolą na zakup mieszkań. Więc taki rządowy program, z przykrością dostałem i przyjmuję tą informację, że niestety ten cały system związany z dotowaniem kredytów związanych z zakupem mieszkań, no niestety został wycofany z naszego obrotu i w tej chwili młodzi ludzie znacznie bardziej zainteresowani są wynajmem niż zakupem. Tylko musimy umożliwić sektorowi prywatnemu, właśnie deweloperom, budowanie takich mieszkań na gruntach, które mogły być wnoszone chociażby przez pozyskanie ich ze strony Skarbu Państwa dla samorządów. Bardzo dziękuję.